rodziców. Klasy trzeciej A, której wychowawczynią jest pani Dąbek. Zapraszamy państwa. Zapraszamy państwa Annę i Mariusza Padłowskich, Danutę i Piotra Lączaków, którzy szczególnie zaangażowani byli w pracę na rzecz szkoły. Której wychowawczynią jest pani Bogusława Zielińska. Świadectwo. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymują Anna Barszczewska, Karolina Drozdowska, Oliwia Daniel, Julia Stachowicz, Magdalena Ziom. Zapraszamy
państwa Dagmar i Marcina Barbarzyna, Beatę i Artura Gracana, Aurelio i Tomasza Kruszewski, Renatę i Andrzeja Przybył, którzy aktywnie brali udział w pracy Rady Rodziców. Choć nad wyrost, naprawdę, ale dziękujemy. Podziękować za to, że byliście otwarci na przyjmowanie wiedzy, że byliście bardzo aktywni. Moi drodzy, chciałabym się tutaj bardzo pochwalić. Egzaminy w tym roku wyszły u nas bardzo dobrze. W punktach, tak, moi drodzy. Ze wszystkich przedmiotów szkoła uzyskała wyższy wynik niż w gminie, w powiacie, w powiecie i województwie. Wielkie brawa dla Was i podziękowania. Chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że ogrom czasu poświęciliście, żeby brać udział w konkursach przedmiotowych. 13 tytułów laureatów, 14 tytułów finalistów doprowadziło nas do tego, że w środę z rąk Pana Prezydenta na Gali Młodych Nieprzeciętnych otrzymaliśmy statuetkę Nieprzeciętna Szkoła. Dziękuję bardzo Wam. Nie byłoby tego sukcesu, jakby nie wy, moi drodzy nauczyciele. To Wy zmuszaliście uczniów do wpływania wiedzy. To Wy kształtowaliście ich charaktery. To Wy nagradzaliście ich wtedy, kiedy na to zasługiwali, kiedy odnosili sukcesy. To Wy wspieraliście ich wtedy, kiedy było wszystko w porządku, albo kiedy się zawarowywali. Czasem ich krytyka była po to, żeby ich motywować. Dziękuję Wam bardzo. Wasze codzienne budzenie dzieci z tatą czasu szkoły. To taka lampka z sercem stawowana do plecaka. To dzielenie razem z nimi chwil radości. To wspieranie ich wtedy, kiedy poszło coś nie tak. Dziękuję Wam bardzo. Powiedział, że każdy ma tylko jedno przeznaczenie. Mam drodzy uczniowie, wy także macie jedno przeznaczenie. To wy będziecie w przyszłości budować ten świat. To wy jesteście architektami swojego życia. To wy jesteście budowniczymi i właśnie postawiliście kolejną cegłę w swoim życiu. Wy jesteście autorami
zabraliście jedną z ról. Zawsze jestem pod wielkim wrażeniem waszej żywiołowości, entuzjazmu, ciekawości świata. Życzę wam, żebyście się dostali do ważnych szkół, żebyście byli otwarci na to, co się dzieje w świecie i żebyście spotykali samych życzliwych ludzi. Moi drodzy, nie bójcie się, gdy płyniecie na głębie. Na koniec życzę wam udanych, wspaniałych, słonecznych, bezpiecznych wakacji. Dziękuję bardzo. Za trud włożony w nasze wychowanie i pomoc w realizacji naszych marzeń i dążenia do jakiegoś celu. Ortograficznymi.
matematyką za sprowadzenie wszystkiego do wspólnego mianownika. Nauczycielom języków obcych za zaprzeczanie Rejowi, który twierdził, iż Polacy nie gają się, iż swój język mają. Nauczycielom historii za teoretyczne, a nie praktyczne demonstrowanie bitew i polityczek historycznych. Geografom za to, że nie pozwalają nam na umieszczenie zwrotnika raka na biegunie północnym oraz za to, że nie pozwalają nam na umieszczenie Florydy nad Morzem Bałtyckim.